Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak skrócić film w programie Shotcut. Jest to darmowy program, który działa zarówno na Linuxie, Windowsie i Macu. I link oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka. Jeśli uczycie się edytować filmy, to zachęcam do obejrzenia całej playlisty. A teraz zaczynajmy. Po pierwsze, kiedy uruchomimy Shotcut, zobaczymy takie oto okno. Tutaj należy ustawić, do jakiego folderu chcemy zapisywać pliki. Następnie wpisujemy nazwę projektu. Ja go nazwę Video 10. I następnie wybieramy Video Mode. Tutaj możemy wybrać, jaką chcemy rozdzielczość i ilość klatek na sekundę, albo zostawić Automatic. Jeśli zostawimy Automatic, to w tym momencie ilość klatek na sekundę i rozdzielczość zostanie pobrana z pliku, który jako pierwszy zaimportujemy do naszego projektu. Klikamy Start i w tym momencie nasz projekt jest już utworzony. No i tutaj dwie sprawy, zanim zaczniemy. Po pierwsze, upewniamy się, że jesteśmy na Editing. Po drugie, w widoku upewniamy się, że mamy włączony timeline, playlist i wszystkie inne opcje, które są tutaj widoczne. No i teraz tak, po pierwsze należy zaimportować plik, który chcemy skrócić. Aby to zrobić, mamy dwie opcje. Po pierwsze klikamy Open File i następnie wybieramy plik, który chcemy zaimportować. Albo po prostu otwieramy folder, gdzie jest ten plik i następnie ten plik przeciągamy na playlistę. Playlista jest tutaj w zakładkach na dole, możemy się między zakładkami przełączać, więc włączamy playlistę i następnie tutaj przeciągamy nasz plik na playlistę i powinien on zostać tutaj dodany. Kolejny krok to przeciągnięcie naszego klipu na timeline. Timeline jest tutaj na dole, należy się upewnić, że jesteśmy na timeline i następnie przeciągamy tutaj ten klip i w tym momencie powinna się nam utworzyć tutaj ścieżka video 1 z naszym klipem. Ten klip oczywiście możemy przybliżyć lub oddalić, tutaj mamy taki suwak, który do tego służy, albo przytrzymując Ctrl na klawiaturze i używając scrolla na myszce możemy przybliżać i oddalać. No a więc tak, klip mamy zaimportowany i teraz mamy kilka możliwości na to, jak ten klip skrócić. Po pierwsze, możemy po prostu przeciągnąć naszą myszkę na koniec albo początek, w zależności z której strony chcemy skrócić i następnie przeciągnąć tak, żeby się zostało to skrócone. No i jak widzimy w tym momencie, mój klip został skrócony do tego oto momentu. Mogę go oczywiście rozszerzyć tak, żeby trwał dalej, albo skrócić właśnie w taki oto prosty sposób. Czyli to jest właśnie pierwszy ze sposobów na skracanie klipu, czy to z początku, czy z końca. Teraz drugi sposób. Drugi sposób jest także bardzo przydatny, aby szybko uciąć fragment klipu, który jest na przykład na końcu albo na początku. W tym celu należy tylko kliknąć w miejscu, w którym chcemy uciąć i następnie kliknąć O. I w tym momencie, jak widzimy, wszystko, co jest po slajderze, zostało ucięte. Podobnie będzie to działało, jeśli klikniemy gdzieś na początku i klikniemy I na klawiaturze. Jak widzimy, pierwszy fragment, ten początkowy, został ucięty do momentu tego oto slajdera, czyli O, żeby skrócić na końcu i żeby skrócić wszystko, co jest przed slajderem, przed tym wskaźnikiem. Teraz możemy przesunąć ten klip na początek, wystarczy go przesunąć i w tym momencie nasz klip jest już praktycznie gotowy. Ja go może skrócę do 10 sekund, czyli w tym oto miejscu jest slider. Klikam O, no jak widzimy, ucięło fragment, który jest po tym slajderze. Czyli pamiętajcie, I, żeby usunąć wszystko przed, O, żeby usunąć wszystko za. No i kiedy taki plik już utniemy, możemy go eksportować. W tym celu klikamy Export. Tutaj wybieramy H264 Main Profile. Wybieramy Export File. I wybieramy nazwę, pod jaką chcemy zapisać i klikamy Save. I w tym momencie nasz plik jest tutaj eksportowany. Zazwyczaj trwa to kilkanaście sekund, kilka minut albo nawet kilka godzin, jeśli nasz plik jest naprawdę duży. No i w tym momencie nasz plik został już eksportowany, jak widzimy tutaj. Otworzę go, żeby Wam pokazać. No i jak widzimy, plik został skrócony do 12 sekund z około minuty. No i na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się skrócić film i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.